Jak dobrze jest stanąć na nowo w domu matki, nawet jeśli jest to dom matki płaczącej, matki zatroskanej, matki czuwającej, matki miłującej. Bardzo dziękujemy księżom Saletynom, że otworzyli nam dzisiaj ten dom, że dla nas wszystkich pielgrzymów przybywających tutaj z różnych diecezji, z różnych stron naszej ojczyzny, a także dla tych, którzy łączą się z nami w modlitwie duchowo, śledząc transmisję w telewizji Trwam w Radiu Maryja, że także razem z nimi możemy tutaj pokłonić się Najświętszej Maryi Pannie, która niesie nam swoje przesłanie. A jej przesłanie jest zawsze jedno, właściwie i to samo, od początku, kiedy postanowiła być protagonistką chrystusowego działania. Wiemy, że pierwszy raz tak naprawdę Maryja zwróciła się nad prośbą czy potrzebą swojego ludu w Kanie Galilejskiej. I wtedy powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest ta troska Matki Najświętszej, żebyśmy my wszyscy, którzy wspólnie gromadzimy się na słuchaniu Słowa Bożego, na modlitwie, na świętej liturgii, którzy wspólnie stanowimy Kościół, abyśmy przede wszystkim starali się usłyszeć głos jej Syna, Boże Słowo, które Kościół nieustannie proklamuje, bo Słowo jest źródłem wielkiej wiary dla człowieka od początku aż do końca. Dlatego pozwólcie, że wsłuchamy się także i dzisiaj w to Słowo, które Kościół czyta w poniedziałek 24 tygodnia zwykłego. Najpierw było czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Wydawałoby się, że nie dla nas, bo święty Paweł zaczął napominać tych, którzy zebrali się na spożywanie wieczerzy, że schodzą się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Zaczął mówić, że zdarzają się między nami spory. Święty Pawle, czy naprawdę to słowo dla nas? Czy my się schodzimy tutaj ku gorszemu? Czy jesteśmy ze sobą poróżnieni? Ale to słowo, które wypowiadał święty Paweł do pierwszej gminy chrześcijańskiej w Koryncie, jest dla nas jednak pewnym światłem i wskazówką. Ono jest wyrazem bowiem troski apostoła o to, żeby czas modlitwy, a szczególnie czas świętej Eucharystii, był przeżywany przez wszystkich w duchu braterskiej miłości i we wzajemnej jedności. A święty Paweł zauważa, że wśród tych sporów jeden jest głodny, a drugi jest nietrzeźwy, a wszyscy przychodzą, żeby się modlić. Jeden nie czeka na drugiego. Jest to słowo, które zachęca nas dzisiaj do tego, abyśmy bardziej zaczęli troszczyć się o siebie nawzajem. Jakże bardzo potrzeba dzisiaj tej troski, tej wzajemnej troski o siebie nawzajem. Najpierw potrzeba tej troski o tych, którzy są nienarodzeni jeszcze. Dzisiaj w polskim społeczeństwie, w polskim narodzie jeszcze bardziej troską powinniśmy objąć to właśnie grono dzieci nienarodzonych, których usiłuje się nam zabrać z naszego świata. W tej inscenizacji, która poprzedziła naszą Eucharystię poświęconej błogosławionej rodzinie Ulmów, byliśmy świadkami tego, jak ta rodzina wzajemnie troszczyła się o siebie, jak umiała szanować i przyjmować życie poczęte. Kiedy rok temu byłem w Markowej na uroczystościach beatyfikacyjnych i wracałem później do siebie, do domu, do Siedlec, przyglądałem się tym różnym obrazom i ikonom, które przedstawiały błogosławioną rodzinę Ulmów. I najbardziej zachwyciłem się taką ikoną, na której widnieje 9 aureol. Nad rodzicami, nad Józefem i Wiktorią, nad 6 dzieci i nad tym 7 nienarodzonym.
aureola narysowana czy wypisana na łonie Pani Wiktorii, mamy nienarodzonego dziecka. I wtedy nawet na swoim Facebooku, w social mediach napisałem o tej rodzinie, o rodzinie Ulmów, rodzina kompletna, 9 na 9. I pomyślałem sobie, ilu rodziców tęskniłoby za tym, żeby też być rodziną kompletną. Ile niewiast, ile małżonek, ale także ile dzieci tęskniłoby za tym, żeby ich rodzina była rodziną kompletną. Żeby tam, gdzie jest ich 4, było 4 na 4. Tam, gdzie 6, 6 na 6. Tam, gdzie 8, jak w moim domu rodzinnym, żeby było 8 na 8. Żeby nad każdym była aureola. Żeby to była rodzina kompletna. Ale wiemy, że tak nie jest. Że zawsze kogoś brakuje. Że zawsze ktoś się oddali, jak ten syn marnotrawny. Że ktoś odejdzie, ktoś zdradzi, ktoś popłynie. Dlatego dzisiaj, kiedy tutaj jesteśmy i kiedy słuchamy to słowo wzywające nas do przeżywania Eucharystii w jedności i kiedy ono mówi nam, kiedy zbieracie się, by spożywać wieczerzę, poczekajcie jedni na drugich, trzeba nam dzisiaj przynajmniej w sercu swoim przynieść tych wszystkich pozostałych z naszych domów, z naszych rodzin, także z naszych rodzin zakonnych, także z naszych wspólnot parafialnych, bo wiemy, że wielu nie ma, że wielu odeszło. Jakże bardzo pragniemy, Maryjo, Pani płacząca, Pani czuwająca nad nami, by nasze domy, by nasze rodziny były kompletne. 9 na 9, by aureola była nad każdym z nas. To jest nasza modlitwa, to jest nasze marzenie, to jest nasze pragnienie, które dzisiaj tu u Twoich stóp, Matko Najdroższa, chcemy zostawić. I chcemy prosić za tymi, którym odbiera się prawo do życia. Chcemy, żeby oni mogli także widzieć ten świat, który my widzimy, aby mogli oddychać tym powietrzem, którym my oddychamy, aby mogli się zmagać z życiem niełatwym, tak jak my się zmagamy, aby także oni stanęli kiedyś pomiędzy nami. Dlatego modlimy się o to, żeby w polskim prawie było szanowane poczęte życie, tak jak chce tego nasza polska konstytucja, abyśmy wyrażali to w naszych modlitwach, podejmowanych adopcjach duchowych, ale także w licznych aktach, aktach prawnych, aktach społecznych, które pokażą rządzącym, że jesteśmy za życiem. Kiedy schodzimy się na wieczerzę, nie możemy bowiem zapomnieć o tych, których tu jeszcze nie ma, a którzy chcieliby spożywać tę wieczerzę kiedyś z nami. Troszczmy się wzajemnie o siebie. Myśląc o tej trosce, którą zadaje nam dzisiejsze słowo, myślę także o najmłodszym pokoleniu, o naszych dzieciach i o naszej młodzieży, którym z ich systemu oświaty pragnie zabrać się wszelkie systemy etyczne, moralne, zbudowane na chrześcijańskiej religii, na chrześcijańskim systemie wartości. Myślę o tych wszystkich, którzy piszą kolejne rozporządzenia i utrudniają poznawanie dekalogu, poznawanie Ewangelii, poznawanie Kościoła, wspólnoty Kościoła z jego pięknem także i z jego trudną historią. Ale myślę przede wszystkim o tych najmłodszych. Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest mi dane od pewnego czasu przewodniczyć Radzie do spraw duszpasterstwa młodzieży. A od blisko 30 lat koordynuję Światowe Dni Młodzieży. Z Janem Pawłem II od roku 95 aż do jego śmierci. Później przez cały pontyfikat z papieżem Benedyktem XVI
i teraz także z papieżem Franciszkiem. Przez Rio de Janeiro i Kraków, później Panamę, Lizbonę. Teraz pragniemy iść z młodym Kościołem do Rzymu na Rok Święty, aby przeżyć ten piękny jubileusz, przeprowadzić naszą młodzież przez drzwi święte w Bazylice Świętego Piotra, powiedzieć im o łasce odpustów, odpustów jubileuszowych, których młodzi dzisiaj zupełnie nie rozumieją. Dlatego potrzebna jest bardzo podstawowa nawet katecheza na ten temat. I chcemy właśnie zatroszczyć się wzajemnie o to pokolenie, które wydaje się, że nam się wymyka. Wymyka nam się z naszych liturgii, z niedzielnych Eucharystii. Ale dobrze wiemy, że jest wielu młodych, którzy są. Procentowo może nie jest to dużo, ale jest wielu młodych, którzy angażują się w życie każdej parafii. Są przy ołtarzu, w liturgicznej służbie ołtarza. Tworzą różne zespoły muzyczne, schole, chóry. Czytają Pismo Święte, Słowo Boże na liturgii. Angażują się w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, w Ruch Apostolstwa Młodych, w Ruch Światło Życie. Są na drogach wspólnot neokatechumenalnych i w wielu, wielu innych wymiarach życia Kościoła. Jest wielu młodych, zwłaszcza chętnych do posługi w wolontariacie. Kiedy potrzebna jest pomoc, tak jak teraz chociażby powodzianom na południu Polski, pierwsi, którzy zgłaszają się także do duszpasterzy, to są ludzie młodzi, zawsze gotowi nieść pomoc wolontaryjną, dobroczynną, bezinteresowną. W nich jest wielki potencjał dobra. Może nie umieliśmy im do końca przekazać skarbu wiary, wartości wiary. Może dlatego wielu z nich gdzieś tak wymyka nam się, ale w sercu tęskni. Tęskni za miłością, za wiarą, za Bogiem, za dobrą rodziną, za dobrym małżeństwem. Dlatego zatroszczmy się wzajemnie także o to najmłodsze pokolenie. Módlmy się za nasze dzieci i za naszą młodzież, żeby nie zabrakło im nigdy nadziei. W dzisiejszej Ewangelii również było pięknie pokazane, jak bogaty Rzymianin, oficer rzymski, człowiek pogańskiego pochodzenia, umiał zatroszczyć się z miłością o swojego ubogiego sługę. Posłał nawet do Jezusa, aby przyszedł i go uzdrowił, bo bliski był już śmierci. Nawet różnica wiary, różnica narodowości nie przeszkadza w tym, żeby troszczyć się wzajemnie o siebie. Ten przykład idący z dzisiejszej perykopy ewangelicznej jest także i dla nas. Czasami może łatwiej jest żyć w grupie nam podobnym. Wtedy tworzymy trochę takie grono wzajemnej adoracji. Jeśli ktoś nie mieści się w naszych ramach, to wydaje się, że jest dla nas intruzem. Ale Ewangelia dzisiaj mówi, trzeba zatroszczyć się o każdego, także o innego, także o inaczej myślącego. Nie można stawać po dwóch stronach barykady jako wrogowie, ale trzeba także miłować nieprzyjaciół. Nie wiem czy was, ale mnie na pewno zastanawia, dlaczego Jezus bez zwłoki postanowił uzdrowić sługę tego setnika. Dlaczego bez zwłoki postanowił spełnić prośbę poganina, okupanta? Przecież on był Żydem, a Żydzi nie utrzymywali stosunków z obcymi. A tutaj Jezus, jak gdyby chcąc nam pokazać, trzeba miłować każdego człowieka, miłować nieprzyjaciół, łamać nieraz różne bariery, granice, wychodzić z własnej także strefy komfortu. W tym samym duchu Jezus później będzie rozmawiał z Samarytanką, a uczniowie, apostołowie będą się temu dziwili. Zapatrzeć się w Jezusa, być tak jak On, szukać tej jedności, troszczyć się o każdego, kogo opatrzność Boża postawi na mej drodze.
to tak naprawdę również wypełnić ten testament błogosławionej rodziny Ulmów. Przecież łatwiej byłoby im powiedzieć: nie możemy was u siebie zatrzymać, boimy się o swoje dzieci, boimy się o swój dom, mamy swoje plany. A jednak powiedzieli: będziemy dobrymi Samarytaninami, także dla tych, którzy są innego pochodzenia i innej religii. Jesteśmy dzisiaj tutaj w tym czwartym dniu odpustu w Dębowcu, kiedy właśnie tu przez te poprzednie dni przebywały relikwie rodziny Ulmów, a dzisiaj obejrzeliśmy tę piękną inscenizację ku ich czci i pamięci. Ale nie możemy być tylko tymi, którzy oklaskują ich postawę, a dziś oklaskują aktorów, którzy nam ich przybliżyli. Musimy być tymi, którzy niejako wejdą w ich buty, wejdą swoim życiem w ich życie, swoją sytuacją dzisiejszą w ich sytuację. I dzisiaj także mamy wiele osób wokół siebie, które są inne, nieakceptowalne, tak byśmy powiedzieli. I Ewangelia dzisiejsza, wskazując na postawę Jezusa i także ten dzień wskazania na rodzinę Ulmów, mówią nam: postaraj się zatroszczyć także i o nich. To jest może troska o tych, których często wykluczamy ze swojego domu, swojej rodziny, ze swojego życia, którzy może są też i niepokorni, niełatwi, ale Ewangelia idzie dalej. Ewangelia chce czegoś więcej. Ewangelia chce od nas miłości. Łatwo jest pewnie nawet pomóc najbardziej poszkodowanym powodzianom, kiedy teraz Caritas Polska, poszczególne parafie, a także instytucje świeckie będą prosiły nas o wsparcie, o pomoc, o produkty żywnościowe, o butelki z wodą, o ofiary, o datki materialne. Pewnie każdy z nas odpowie na to hojnym sercem. Ale dużo trudniej pomaga się tym, z którymi nie wytrzymujemy na co dzień. A tam jest dopiero Ewangelia, tam jest dopiero ofiara. Dlatego nie zapamiętając o tych realnych potrzebach całego świata, całego społeczeństwa, wyjdźmy dzisiaj stąd, z domu naszej matki, także z tym przeświadczeniem, że będę kochał tych, których mi jest najtrudniej pokochać. Może ktoś mnie zdradził, może ktoś ode mnie odszedł, może ktoś się mnie nie słucha, może ktoś wyrządził mi jakąś krzywdę, może z kimś nawet poszedłem do sądu. Jaki wyjdę dzisiaj z tej Eucharystii? Czy wyjdę pojednany? Czy wyjdę, tak jak mówił święty Paweł w pierwszym czytaniu, podzielony? Kiedy schodzicie się razem, nie pochwalam was za to, że schodzicie się nie na lepsze, ale ku gorszemu, mówi apostoł. To jest o nas. To czytanie nie jest pomyłką. Dzisiaj je otrzymujemy. I Jezus nam wskazuje, żebyśmy troszczyli się wzajemnie o siebie. Duchu Święty, podpowiedz nam, skąd wziąć siłę, do kogo wyjść z otwartą dłonią, komu ofiarować swoją pomoc, swój czas, wysłuchanie kogoś, do kogo może zadzwonić czy wysłać SMS-a, żeby ta wieczerza była wieczerzą wspólną, moją i tych, którzy jeszcze są ode mnie oddzieleni różnymi barierami. Dlatego zanim przyniesiecie dar swój przed ołtarz, wspomnijcie, że może brat wasz ma coś przeciw wam i pójdźcie najpierw i pojednajcie się z bratem swoim, a później przyjdźcie i dar swój ofiarujcie. Czy innymi słowami, słowami pierwszego czytania: ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie ten kielich, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerzę, poczekajcie jedni na drugich. Sakrament jedności. Eucharystia nas buduje, ale także kształtuje
formuje i posyła. Jezu, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoje słowo. Maryjo, możesz być pewna, że je usłyszeliśmy i je wypełnimy i nie będziemy słuchaczami oszukującymi samych siebie. Amen.